Przechodzimy do pytania, które zadają państwo posłowie Iwona Ewa Arendt i Andrzej Jaworski w sprawie sytuacji w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej MSW w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Jest to pytanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Z informacji uzyskanych od pracowników polikliniki wynika, iż sytuacja ekonomiczna w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest bardzo trudna i ciągle się pogarsza. Same koszty obsługi zadłużenia placówki od początku 2010 roku do czerwca 2014 roku wyniosły 9 237 601 zł 88 groszy. Ponadto do tej pory nie zaobserwowano, aby wprowadzono jakikolwiek program restrukturyzacyjny dla szpitala. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż decyzje administracyjne podejmowane w placówce są często nieuzasadnione i prowadzą do pogłębienia trudnej sytuacji. Za taki przykład pracownicy uważają realizację budowy ośrodka radioterapii w Ełku. Oczywiście nie przeprowadzono wcześniej stosownych analiz. I zaniechanie utworzenia pododdziału chirurgii piersi w szpitalu w Olsztynie, pomimo przekazania środków finansowych na ten cel, czy też kolejne przekazywanie działów szpitala do obsługi outsourcingowej. Zaznaczyć również należy, że według kadry szpitala w placówce panują niezdrowe stosunki między przełożonymi a niektórymi pracownikami, którzy szczególnie angażują się w naprawę sytuacji polikliniki, co objawia się między innymi szykanami i tworzeniem atmosfery strachu. I w związku z powyższym uprzejmie proszę pana ministra o ustosunkowanie się do informacji oraz o odpowiedź na trzy pytania. Czy w MSW, to jest w Departamencie Zdrowia jako organ założycielski nadzorujący szpital w Olsztynie, wobec systematycznie postępującego zadłużenia się jednostki opracowano program restrukturyzacyjny i jakie są jego główne założenia? Drugie, czy Departament Zdrowia MSW podjął działania w kierunku wyjaśnienia przyczyn nieutworzenia pododdziału chirurgii piersi, pomimo przekazania środków finansowych na ten cel? I trzecie, czy przekazywanie w outsourcing kolejnych działów szpitala nie przełoży się w dłuższej perspektywie czasowej na wzrost kosztów funkcjonowania placówki i w rzeczywistości nie stanowi próby wyprowadzenia środków finansowych z tego podmiotu? Bardzo dziękuję. Na pytanie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Sebastian Chwałek. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Poseł. Otóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest placówką ochrony zdrowia, której udzielany jest szeroki zakres świadczeń zdrowotnych. Szpital ten jest znacznym ośrodkiem leczenia chorób nowotworowych w województwie warmińsko-mazurskim. Szanowni Państwo, kierownictwo ministerstwa jednakże zna sytuację ekonomiczną tej placówki, no i możemy potwierdzić, że nie jest ona oczywiście najlepsza. Z uwagi na docierające do ministerstwa informacje o problemach szpitala, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli w tejże placówce. Kontrola ta odbyła się w 2014 roku, a jej celem było ustalenie faktycznej sytuacji, w jakiej znajduje się szpital. Poddano obszary potencjalnych nieprawidłowości, w tym w szczególności dokonano oceny wybranych decyzji kierownictwa placówki oraz działania audytu wewnętrznego. Podczas przeprowadzonej kontroli negatywnie oceniono prowadzoną politykę kadrową.
pozyskiwanie środków z funduszy europejskich oraz stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. W tych obszarach no niestety nie zdano egzaminu w tym szpitalu. Ponadto ministerstwo zawiadomiło rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szpitalu. Panie i panowie posłowie, trudna sytuacja ekonomiczna placówki nie wynika wyłącznie z niedopłacenia świadczeń ponadlimitowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2014 strata ta wyniosła około 34 miliony złotych. Sytuacja ta wynika również z niedostosowania przez dyrekcję placówki w poprzednich latach struktury kosztów do osiąganych przychodów, co między innymi stanowiło przyczynę rozwiązania stosunku pracy z pełniącym do czerwca 2014 roku funkcję dyrektora szpitala. Szanowni Państwo, w tym kontekście też należy poinformować, że poprzedni dyrektor placówki podjął tą, o której Pani wspominała, nietrafioną decyzję dotyczącą zawarcia umowy ze szpitalem wojskowym w Ełku na dzierżawę przez okres 10 lat budynku, w którym miały być udzielane świadczenia medyczne w zakresie onkologii oraz część nieruchomości gruntowej, na której miał być wybudowany ośrodek radioterapii. Po zmianie na stanowisku dyrektora szpitala obecny dyrektor ocenił, że brak jest możliwości kontynuowania umowy dzierżawy, bowiem powierzchnia wydzierżawionej działki jest niewystarczająca na usytuowanie ośrodka radioterapii, w którym planowano uruchomienie jednego akceleratora, a zgodnie z wymogami powinny się znajdować dwa. Stanowisko to znalazło również potwierdzenie w opinii konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W związku z tym obecny dyrektor placówki w Olsztynie podjął działania w celu rozwiązania umowy dzierżawy zawartej ze szpitalem wojskowym w Ełku za zgodnym porozumieniem stron. Umowa została rozwiązana w dniu 29 października 2015 roku. Przy czym szpital w Olsztynie zobowiązał się wypłacić szpitalowi wojskowemu w Ełku kwotę 300 tysięcy złotych w 13 ratach tytułem zwrotu kosztów. Odnosząc się do kwestii nieutworzenia pododdziału chirurgii piersi, chciałbym wyjaśnić, że jego otwarcie miało opierać się na oddzielnym finansowaniu w ramach projektów Ministerstwa Zdrowia, na tak zwanym Blast Unit. Założeniem poprzedniej dyrekcji było utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka leczenia nowotworów piersi oraz uzyskanie akceptacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Senologicznego. Departament Zdrowia Ministerstwa, uznając zasadność tego działania, przekazał dotację celową w wysokości 71 tysięcy złotych w celu sfinansowania utworzenia pomieszczenia zabiegowego o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na potrzeby pododdziału chirurgii piersi. Niemniej po odstąpieniu przez Ministerstwo Zdrowia od odrębnego finansowania dokonano analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, w wyniku której ustalono nierentowność odrębnego prowadzenia takiej działalności. Podstawą takiej oceny jest fakt, iż procedury w zakresie chirurgii piersi są wykonywane w ramach ogólnego oddziału chirurgii. W związku z pojawieniem się trudności w realizacji tego pierwotnego założenia, w miejsce pododdziału chirurgii piersi został przeniesiony oddział ortopedii, który obecnie wykorzystuje stworzone ze środków ministerstwa pomieszczenie. Panie i panowie posłowie, w odniesieniu z kolei do opracowania programu restrukturyzacyjnego pragnę poinformować, że zadanie to należy oczywiście do kompetencji dyrektora zakładu, który zgodnie z ustawą o działalności leczniczej odpowiada za jego zarządzanie. Głównym założeniem programu było ograniczenie wykonania świadczeń ponad limit określony umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, bowiem zakład prowadził politykę nadmiernego przekraczania kontraktu na poziomie 15-25%. Takie działania ówczesnego dyrektora okazały się w dłuższej perspektywie niekorzystne dla kondycji finansowej szpitala i stale pogłębiały jego zadłużenie. Mimo częściowego wdrożenia założeń
programu naprawczego nie udało się osiągnąć zakładanych efektów. To jest poprawy sytuacji jednostki wobec ciągłego wykonywania ponadlimitowych świadczeń bez uzyskiwania zgody na refinansowanie tego. Wobec utrzymującej się tej niekorzystnej sytuacji w maju 2015 roku nowy dyrektor opracował kolejny program naprawczy dla szpitala i główne jego założenia to restrukturyzacja zadłużenia poprzez pozyskanie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, takiego konsolidacyjnego, przekazanie podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu jedynie wyżywienia, sprzątania i prania. Te trzy elementy zostały wyprowadzone, oszczędność na poziomie 3,5 miliona złotych. Zmniejszenia poziomu nadwyżek w ramach umów zawartych. Proszę o przestrzeganie tak jest. Dyscypliny czasu. I wydzierżawił punkty handlowe. Warto też powiedzieć, że analiza poziomu zadłużenia jednostki na dzień 30 września 2015 w porównaniu do grudnia 2014 wskazuje na poprawę sytuacji. Nie ma też problemu z ewentualną likwidacją mamografii screeningowej, ponieważ cały czas będą te usługi tam miały miejsce. Chciałbym również zapewnić, że ministerstwo będzie na bieżąco monitorowało sytuację szpitala, między innymi poprzez zaplanowaną w 2016 roku wizytację placówki i ocenę realizacji programu naprawczego. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, dziękujemy za tę odpowiedź. Na szczęście nie we wszystkich placówkach MSW jest tak dramatyczna i tragiczna sytuacja. Natomiast jako posłowie jesteśmy zainteresowani także tymi placówkami MSW, które są w innych miejscowościach. Mnie bardzo interesuje przyszłość placówki chociażby w Gdańsku. I mam pytanie w związku z tym, czy ministerstwo przygotowuje raport, co będzie w tych placówkach w najbliższym czasie się działo, czy będą podejmowane różnego rodzaju inwestycje i będzie przedstawiony stan funkcjonowania tych placówek na konkretny dzień, abyśmy jako posłowie mieli pełen ogląd sytuacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Proszę o odpowiedź pana ministra Sebastiana Chwałkę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za to pytanie, panie pośle. No, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to oczywiście postaramy przygotować taką informację dla państwa. No, myślę, że najlepiej byłoby to na Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dysponujemy na bieżąco bilansami szpitali, ale myślę, że najlepszym okresem byłby to zakończenie roku rozliczeniowego i myślę, że styczeń pozwoliłby najwiarygodniej oddać sytuację szpitali. No można powiedzieć, że cała grupa ma bardzo dobry wynik, dodatni i rzeczywiście szpitale MSW na tle pozostałych jednostek wypadają bardzo dobrze. Ale oczywiście, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, deklaruję, że przygotujemy i chętnie podzielimy się tymi informacjami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Pytanie to kończy rozpatrywanie.